Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę kolejny raz poprowadzić uroczystość z okazji Dnia Samorządowca. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna, pana Jerzego Pałka. Pragnę przywitać wszystkich serdecznie, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na dzisiejszej uroczystości z okazji Dnia Samorządowca. Witam starostę leżajskiego pana Marka Śliża. Witam wicestarostę leżajskiego pana Zdzisława Leśkę. Witam członka zarządu powiatu leżajskiego pana Lucjana Częczka. Witam przewodniczącą Rady Powiatu Leżajskiego panią Danutę Winterską wraz z Radą Powiatu Leżajskiego. Witam wójta gminy Trójmiecza pana Ryszarda Jędrucha. Witam pana Tomasza Rutaka, przedstawiciela posła do Parlamentu Europejskiego pana Tomasza Poręby. Witam pana Waldemara Szumnego, przedstawiciela marszałka województwa podkarpackiego pana Władysława Jędrucha. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie pana Stanisława Kurleja wraz z radnymi. Witam komendanta komisariatu policji w Nowej Sarzynie pana Tadeusza Rupa. Witam wiceprezes spółdzielni zaopatrzenia i zbytu w Nowej Sarzynie panią Wiesławę Dyrkacz. Witam sołtysów i przewodniczących osiedli z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna obecnej i poprzedniej kadencji. Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z terenu naszej gminy. Witam dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy. Witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie. Witam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, animatorów kultury i sportu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dostojni goście. Tegoroczne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego mają szczególny charakter, bo świętujemy 25. rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast. Reaktywowanie samorządu terytorialnego to jeden z największych sukcesów przemian ustrojowych w Polsce. Przyczyniło się to do dynamicznego rozwoju lokalnego i aktywizacji mieszkańców, którzy stali się od tego momentu faktycznymi gospodarzami swojej małej ojczyźnie. Stąd też święto samorządności jest świętem całej naszej gminy i wspólnoty, w której podobnie jak w rodzinie możemy mieć różne przekonania i poglądy, ale w najważniejszych kwestiach zawsze mówimy jednym głosem. W tej naszej samorządowej rodzinie ciągle musimy szukać dialogu, wypracowywać kompromisy, a przede wszystkim musimy być otwarci na potrzeby każdego z członków wspólnoty. Czasami trudno jest dojść do porozumienia, ale najczęściej wygrywa zdrowy rozsądek i zjednoczenie we współdziałaniu, szczególnie kiedy celem nadrzędnym jest dobro naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, w trakcie dzisiejszego święta warto przez moment pochylić się nad dorobkiem naszego samorządu wypracowanym w trakcie ostatniego ćwierćwiecza. Potrzeby i wyzwania były olbrzymie, bo znaczną część infrastruktury niemal w każdej miejscowości gminy trzeba było budować od podstaw. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz władz i pracowników samorządowych, a także przy wydatnym wsparciu zakładów chemicznych Organika Sarzyna, samorząd miasta i gminy Nowa Sarzyna sprostał wielu wyzwaniom. Powstały m.in. nowoczesna komunalna biologiczna oczyszczalnia ścieków w Sarzynie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa w Jelnej, Gimnazjum w Nowej Sarzynie oraz nowe stadiony sportowe, place zabaw i kompleks Orlik 2012. Rozbudowano także gimnazjum w Majdanie Mętowskim, Dom Kultury w Sarzynie, kompleksowo zmodernizowano Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
oraz wyremontowano obiekty użyteczności publicznej, szkoły, domy strażaka, biblioteki oraz budynki ośrodka pomocy społecznej i urzędu miasta i gminy. Wybudowano nowe chodniki, dziesiątki kilometrów dróg asfaltowych, sieci wodociągowe, gazociągowe i telefoniczne oraz urządzenia kanalizacji sanitarnej. Wiele z tych inwestycji udało się zrealizować dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej oraz innym funduszom krajowym i zagranicznym. Nie ulega wątpliwości, że całokształt infrastruktury oraz estetyka miasta i gminy Nowa Sarzyna uległy znacznej poprawie. Choć na ostatnie 25 lat patrzymy z perspektywy dobrze wykorzystanych możliwości rozwoju, to nie możemy zapominać o przyszłych wyzwaniach dla naszego samorządu. Walka z bezrobociem, kontynuacja kanalizacji wsi, wymiana miejskiej sieci ciepłowniczej, poprawa infrastruktury oświatowej i dalsza modernizacja dróg to najpilniejsze z nich. Wierzę, że dzięki rzetelnej pracy, zespolonemu działaniu oraz wzajemnej życzliwości i zrozumieniu nasza wspólnota będzie te cele skutecznie realizować. Drodzy zebrani, problemów, z jakimi borykają się polskie samorządy, w tym nasz, jest wiele. Największym z nich jest wymiar finansowy, stąd bardzo istotne jest racjonalne gospodarowanie środkami. Szczególnie wtedy, gdy budżet i potrzeby mieszkańców ukierunkowane są na inwestycje. Nasz samorząd posiada olbrzymi potencjał, aby jednak możliwy był jego dalszy rozwój, potrzebne są nie tylko środki finansowe, ale także dobra współpraca między samorządami i instytucjami. W ostatnich latach dobrego klimatu we wzajemnych relacjach nie brakowało. Dlatego pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierali nasze działania. Posłom do Parlamentu Europejskiego, senatorom i posłom, marszałkowi województwa podkarpackiego, wojewodzie podkarpackiemu, zarządowi województwa podkarpackiego i radnym wojewódzkim. Dziękuję władzom powiatu leżajskiego oraz burmistrzom i wójtom sąsiednich gmin za wspólną realizację wielu inwestycji oraz inicjatyw służących rozwojowi naszego regionu. Pragnę podziękować również radnym Rady Miejskiej, sołtysom i przewodniczącym osiedli za owocną współpracę i aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności. Szanowni Państwo, z okazji Dnia Samorządowca wszystkim pracownikom oraz osobom promującym ideę samorządności składam serdeczne gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz rozwoju naszej gminy oraz kształtowania przynależności do naszej lokalnej wspólnoty. Wszystkim obecnym oraz byłym pracownikom samorządowym, urzędnikom, radnym, pracownikom kultury, szkół, przedszkoli, pracownikom społecznym, jednostkom organizacyjnym życzę pomyślności i wytrwałości w działaniu na rzecz rozwoju gminy, a także satysfakcji z pracy i służby na rzecz jej mieszkańców. Kończąc, w sposób szczególny chciałbym wyróżnić sołtysów i przewodniczących osiedli, którzy w poprzedniej kadencji z ogromną determinacją pracowali na rzecz swoich miejscowości. Dziękuję za Państwa poświęcenie i wytężoną pracę oraz życzę dużo zdrowia i realizacji swoich pasji i samych pogodnych dni w gronie rodziny. Szanowni Państwo, chciałbym teraz zaprosić na scenę Pana Jana Gałdysia, Pana Józefa Padowskiego, Pana Stanisława Pietrońskiego, Pana Tadeusza Misiaka oraz Pana Jana Kanie. Zapraszam, proszę bardzo serdecznie. Thank you.
Panie Starosto, wraz ze współpracownikami, Panie Burmistrzu, Panie Wójcie, Państwo Przewodniczący Rady Powiatu i Rady Gminy wraz z radnymi, drodzy goście, Szanowni Państwo, z okazji dzisiejszej uroczystości Marszałek Województwa Władysław Ortyl skierował taki oto list. Pan Jerzy Paul, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Szanowny Panie Burmistrzu, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczyste obchody Dnia Samorządowca w Nowej Sarzynie. Obchodzone w tym roku 25-lecie samorządu terytorialnego z pewnością będzie wspaniałą okazją do uczczenia ponad dwóch dekad polskiej demokracji. 25-lecie samorządu terytorialnego powoduje, że z obiektywizmem i z perspektywy czasu chcemy ocenić ten okres odradzania się polskiej samorządności. Ostatnie ćwierćwiecze było niezwykle ważnym czasem dla Polaków, kiedy wspólnie podjęli wysiłek budowy demokratycznego państwa prawa opartego między innymi na decentralizacji władzy i delegowaniu zadań na samorządy. Dziś z zadowoleniem możemy przyjrzeć się naszym sukcesom w zakresie odbudowy samorządności w Polsce, do których z pewnością możemy zaliczyć odrodzenie się wspólnot lokalnych, świadomych swej społecznej roli i aktywnie umiejących korzystać z szans i możliwości samorządności. Sprawną działalność gmin, powiatów i województw, skutecznie zabezpieczających potrzeby lokalnych i regionalnych społeczności, czy profesjonalizację samorządów, coraz lepiej rozumiejących swoją rolę w kształtowaniu rzeczywistości. Samorząd terytorialny wymaga jednak dalszych zmian, szczególnie w obszarach, w których problemy przez lata utrwalały się. W szczególności należy zastanowić się nad korektą mechanizmu finansowania samorządów, sposobem przekazywania nowych zadań, czy rozważeniem możliwości uzyskania przez samorządy większej samodzielności. Należy pamiętać, że samorząd terytorialny nie może być sztywną strukturą odgórnie narzuconą społeczeństwu, bo nie jest on wtedy w stanie spełnić swojej roli. Dlatego wierzę, że kolejne lata pozwolą nam wspólnie reformować samorząd terytorialny tak, aby jeszcze lepiej móc go dopasować do zmieniających się potrzeb lokalnych i regionalnych społeczności. Korzystając z okazji, za pośrednictwem pana burmistrza pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim uczestnikom uroczystości, życząc im jednocześnie wielu sukcesów w dalszym rozwoju swojej małej ojczyzny. Życzę także powodzenia w realizacji kolejnych zadań służących mieszkańcom Nowej Sarzyny. Z poważaniem, Marszałek Województwa Władysław Ortyl. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, pozwolę sobie odczytać list od wojewody podkarpackiego. Szanowny Panie Burmistrzu, dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 25-lecia powstania samorządu terytorialnego. Nie mogę być razem z Państwem, ale serdecznie wszystkich pozdrawiam. 25 lat temu, 27 maja 1990 roku, po raz pierwszy w powojennej Polsce obywatele mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentantem w gminie. Tak zaczęła odradzać się samorządność w Polsce. Drodzy samorządowcy, to wy decydujecie o najważniejszych sprawach, które dotyczą mieszkańców Podkarpacia. Realizujecie różnorodne zadania administracji publicznej z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego i socjalnego. Dzięki skutecznemu wykorzystywaniu środków unijnych zwiększa się potencjał gospodarczy regionu, przez co stajemy się bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym województwem, zachęcając inwestorów krajowych i zagranicznych do lokowania biznesu na Podkarpaciu. To dzięki waszemu zaangażowaniu nasze małe ojczyzny rozwijają się i pięknieją. W dniu waszego święta pragnę życzyć dalszych sukcesów, a także, aby wasze wysiłki były pozytywnie oceniane przez mieszkańców. Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomicz-Śmigielska. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym chcemy dokonać prezentacji i uhonorowania osób, które angażują się w pracę na rzecz rozwoju gminy Nowa Sarzyna. Proszę pana burmistrza Jerzego Paula o wręczenie symbolicznych statuetek. W imieniu marszałka województwa podkarpackiego statuetkę odbierze pan Waldemar Szumny. Prosimy tutaj na scenę. A w imieniu pana Tomasza Poręby, europosła, statuetkę odbierze pan Tomasz Lutak.
21 maja w Gimnazjum Woli Zarczyckiej odbył się drugi powiatowy konkurs wiedzy o Europie i Unii Europejskiej. Jesteśmy Europejczykami pod honorowym patronatem pana Tomasza Poręby. Nagrodą dla zwycięzców są bilety oraz pobyt w Brukseli. W tym roku jury wyłoniło 5 finalistów. Zapraszam na scenę Klaudię Szkodzińską i Aleksandrę Czaple z Gimnazjum w Giedlarowej. Monikę Gap i Wojciecha Bogdana z Gimnazjum Woli Zarczyckiej. Patryka Włodarczyka z Gimnazjum z Brzózy Królewskiej. Proszę Państwa, na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna funkcjonuje wiele instytucji, które poprzez swoją aktywność wspierają rozwój i promują naszą małą ojczyznę. Są też obywatele, którzy przyczyniają się do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych oraz do kreowania pozytywnego wizerunku gminy. Pragnąc docenić wkład tych osób i instytucji w rozwój i promocję miasta i gminy Nowa Sarzyna, burmistrz ogłosił 3. edycję Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Kwiat Azalii 2015, przyznawaną w 3 kategoriach: działalność społeczna, sport i kultura. Wnioski o przyznanie nagrody wraz ze stosownym uzasadnieniem mogły być zgłaszane przez władze samorządowe, sołtysów gminy Nowa Sarzyna, przewodniczących osiedli, instytucje, kluby sportowe, organizacje pozarządowe i szkoły. W 3. edycji nagrody wpłynęło ogółem 23 wniosków, w tym 8 w kategorii sport, 6 w kategorii działalność społeczna, 9 w kategorii kultura. Kapituła konkursowa na czele z przewodniczącą panią Danutą Pinderską, sekretarzem miasta i gminy Nowa Sarzyna, postanowiła przyznać 2 honorowe nagrody Kwiat Azalii 2015 za całokształt działalności na rzecz gminy. Pierwszą honorową nagrodę burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna Kwiat Azalii 2015 za całokształt działalności na rzecz gminy kapituła przyznała panu Franciszkowi Makowieckiemu. Pan Franciszek, zapraszamy. Pan Franciszek od 1954 roku zaangażował się w działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Łętowskiej. Przez długie lata pełnił funkcję naczelnika i prezesa. Dzięki jego staraniom i społeczności lokalnej w ramach czynu społecznego został wybudowany budynek OSP. Do chwili obecnej pełni funkcję sekretarza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Łętowskiej. Na kartach kroniki spisał i zilustrował 80-letnią historię jednostki. To najdokładniejsza kronika strażacka w naszej gminie. W 2013 roku autor zdobył wyróżnienie w powiatowym konkursie kronik ochotniczych straży pożarnych. W tym samym roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go za działalność społeczną Brązowym Krzyżem Zasługi. Gorące brawa dla laureata. Drugą honorową nagrodę burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna Kwiat Azalii 2015 za całokształt działalności społecznej na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu otrzymuje pan Józef Pikor.
W latach 50. pan Józef podjął się zadania utworzenia w mieście Nowa Sarzyna klubu sportowego Unia Nowa Sarzyna. W pierwszym zarządzie klubu był skarbnikiem i sekretarzem. Społecznie angażował się w organizację imprez, których dochód przeznaczony był na sprzęt sportowy dla zawodników klubu. W zarządzie Unii Nowa Sarzyna pracował 11 lat. Panie starosto, panie burmistrzu, Wysoka Rado Nowej Sarzyny i wszyscy obecni tu goście. W imieniu nas tu wszystkich zgromadzonych, pierwsze, pragnę podziękować burmistrzowi za zaproszenie i za pamięć w mojej osobowości. Drugie, jestem emerytą i mam głos do emerytów. Ej, ty emeryto, co zrobiło z tobą życie? Bóg dał, Bóg zabierze, ale Bóg pozwolił dzisiaj we wszystkich tu, żeby utknęło w pamięciach, podziękować wszystkim tu obecnym za dzisiejsze życie. Wysokiej Radzie, burmistrzowi, życzę planowanych sukcesów w 2015 rok. Szanowni, my tu emeryci pomagaliśmy budować piękną naszą Polskę. My emeryci pomagaliśmy i pomagamy swoim podatkiem z naszych rent do pięknej, zbudowanej i buduje się dalej gminy Nowa Sarzyna. Dziękuję bardzo. Miałbym dużo ze swojej tu pracy powiedzieć, no ale nie wiem, czy to by było możliwe, bo może zniecierpliwienie. Jedynie tylko mogę powiedzieć to, że moje spotkanie ostatnie, które było w takim imieniu, to było 13 listopada, ale w Rzeszowie, u wojewody. I po co to było? Po to to było, aby moja osobowość była zarejestrowała u prezydenta Bronisława Komorowskiego na krzyż za zasługę Franciszka Makowieckiego. Dziękuję bardzo. I kolejni laureaci. Nagrodę burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna Kwiat Azalii 2015 w kategorii działalność społeczna za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej, czynny udział i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz innych osób, zorganizowanie w środowisku lokalnym ważnego przedsięwzięcia społecznego, pobudzenie aktywności społecznej otrzymują. Pani Joanna Gałdyś. Pani Stanisława Charysz. Pani Stanisława Sroka. Pani Małgorzata Partyka. Pan Adam Fleszar. Pan Dariusz Miazga. I pan Daniel Kusy.
I ponownie chwila relaksu. Młody, utalentowany instrumentalista. Laureat wielu ogólnopolskich festiwali i konkursów. Uczeń gimnazjum w Nowej Sarzynie. Kuba Amorowicz, zapraszam. Kuba wykona utwór Pasakalia. I kolejni laureaci. Nagrodę burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna Kwiata Zali 2015 w kategorii sport za osiągnięcia sportowe na arenie regionalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej, popularyzację aktywności sportowej otrzymują pani Anna Bęben. Pani Izabela Dec, zawodniczka klubu Kyokushin Karate. Pani Barbara Łuczak-Pokój. I pan Piotr Zygmunt, prezes parafialno-uczniowskiego klubu sportowego Francesco z Jelnej. Gratuluję laureatom. Proszę Państwa, przed nami dwie solistki. Wiktoria Kozyra i Julia Wróbel ze świata muzyki prowadzonego przez panią Martę Marczak. Wykonają utwór Pełny luz.
kolejni laureaci. Nagrodę burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna Kwiat Azalii 2015 w kategorii Kultura za działalność na rzecz kultywowania tradycji ludowych i upowszechniania kultury otrzymują pani Anna Kuranty, pani Zofia Miś, pani Marta Marczak, pan Edward Kak, Kuba Amarowicz, i Nowosarzyńska Telewizja Kablowa Lokaltel. Dziękujemy. Kuba zostaje. Kuba wykona utwór Wariacje na temat folii hiszpańskiej.
Proszę Państwa, i na zakończenie naszej dzisiejszej uroczystości Julia Wróbel ze świata muzyki wykona utwór pod znamiennym tytułem Drzwi do kariery. Prosimy. Na tym kończymy dzisiejszą uroczystość. W imieniu pana burmistrza dziękuję wszystkim osobom, które przybyły do auli gimnazjum. Raz jeszcze gratuluję osobom wyróżnionym i w imieniu pana burmistrza zapraszam na skromny poczęstunek do restauracji Agawa. Dziękuję.